Jeśli macie wasze Biblię, zachęcam was, abyśmy razem udali się do pierwszego rozdziału listu, który zostawia nam Jakub, i abyśmy wspólnie razem spojrzeli na pierwszych 8 wersetów tego listu. Jeśli natomiast nie macie waszych Biblii, zachęcam, abyście wsłuchali się w ten tekst, który chciałbym odczytać. List Jakuba, pierwszy rozdział i pierwszych 8 wersetów brzmią tak. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Do tego miejsca. Ktoś gdzieś kiedyś napisał następujące zdanie. Gdy życie rzuca w ciebie cytrynami, zrób z nich lemoniadę. Oczywiście możemy się na to uśmiechnąć i powiedzieć, że brzmi to zabawnie, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Mamy świadomość oczywiście, że życie każdego z nas jest pełne problemów i sytuacji, których się nie spodziewamy. Natomiast dużo łatwiej jest powiedzieć, żeby te problemy w jakiś sposób obrócić w coś cennego, aniżeli to zrobić. Natomiast pomysł, jeśli spojrzymy na niego czysto teoretycznie, wydaje się dość ciekawy. Powiem nawet więcej, pomysł wydaje się całkowicie biblijny. Ponieważ gdy przekładamy kolejne karty Pisma Świętego, spotykamy coraz to nowe osoby, które chociaż napotykały w swojej życiowej drodze na rozmaite wyzwania, były w stanie w rozmaity sposób te wyzwania obrócić w triumf. Zamiast stać się ofiarami życiowych problemów, stawały się zwycięzcami. Jakub w swoim liście, na który dzisiaj spoglądamy, instruuje nas, że możemy współdzielić podobne doświadczenie z bohaterami historii biblijnych. A więc niezależnie od tego, z czym się dzisiaj mierzysz, niezależnie od tego, z czym się mierzymy, jest sposób, który zdradza nam Jakub, sposób, który może sprawić, że nasze życiowe, złożone doświadczenia przeistoczą się w rzeczywisty triumf. Jakub we fragmencie, który odczytaliśmy, będzie zwracał uwagę na 4 cenne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, abyśmy zamiast stać się ofiarą życiowych problemów, mogli triumfować jako zwycięzcy. Najpierw Jakub będzie pisał, poczytujcie, a więc będzie nas zachęcał do pewnego radosnego nastawienia. Dalej Jakub będzie pisał, wiedząc, a więc będzie nas zachęcał do trzeźwego myślenia. Dalej Jakub będzie pisał, niech was prowadzi, a więc będzie dawał nam do zrozumienia, że musimy poddać naszą wolę. I wreszcie Jakub stwierdzi, niech prosi, a więc będzie nas namawiał do tego, aby nasze serce było ufne. 4 rzeczy, o których pisze Jakub, 4 rzeczy, o których chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali. Radosne nastawienie, trzeźwe myślenie, poddana wola oraz ufne serce. Gdy spoglądamy na list Jakuba, na pierwsze 2 wersety, możemy zauważyć, że wejście w temat jest bardzo mocne. Na samym początku Jakub oczywiście pozdrawia wszystkich, do których pisze, gdy stwierdza Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za radość, gdy przechodzicie przez rozmaite próby. Każdy z nas chciałby, aby informacje, które są mocne, najcięższego kalibru, przychodziły do nas poprzedzone jakąś anestezjologią słowną, a nie spadały na nas jak grom z jasnego nieba. Któregoś czasu, gdy zaczynałem swoją pracę zawodową, miałem szkolenie związane z tym, jak zwalniać pracowników,
I poinstruowano mnie, że gdy przeprowadzam trudne rozmowy, muszę zastosować typ, który nazywano typem kanapki. A więc jest wierzchnia warstwa, potem jest sedno i wreszcie jest spód. A więc rozmowę warto zacząć od tego, żeby zauważyć, że jest ładna pogoda. Że dzisiaj wyjątkowo szybko udało się dojechać do pracy i właściwie te światła, które mijaliśmy, nie były tak paskudne. Potem można zauważyć, że rozmówca się wyjątkowo fajnie ubrał. Zapytać o jego zdrowie, o jego żonę, o jego dzieci, o jego plany na przyszłość. A potem delikatnie przejść do tego, że właściwie ta współpraca to tak się średnio układa, więc no, wypadałoby coś z tym zrobić. Najlepiej ją rozwiązać. I tu jest papier, który wypada podpisać. Ale warto również zaznaczyć, że pogoda jest naprawdę fajna. I właściwie po wyjściu z pracy nadal można się cieszyć tym, co zostaniemy na zewnątrz. Mamy wszyscy świadomość, że jeśli chodzi o trudne życiowe zagadnienia, to nie lubimy, gdy spadają one na nas jak grom z jasnego nieba. Przypominam sobie zeszły rok i lipiec, gdy jechałem do Sobina przez Dolne Polkowice. Pogoda była wyśmienita, ptaki ćwierkały, trawa się ślicznie błyszczała na słońcu i wtedy gdzieś zza ciężarówki wyszedł pan z takim czerwonym lizakiem i zachęcił mnie, żeby mu potowarzyszył. Byłem tak zaskoczony tą sytuacją, że gdy otworzyłem okno i usłyszałem dokumenty, proszę, będzie mandacik, nie wiedziałem, gdzie mam portfel i chciałem przeszukać cały samochód. I policjant zauważył moje skonfundowanie, zadał mi pytanie, czy coś się stało. No co miałem o to powiedzieć, wie pan co? Dużo się stało. Właściwie ładna pogoda, ptaszki ćwierkają, prosta droga, słońce świeci i tylko pan nie pasuje do całej historii. Całkiem sporo się stało. Rzadko kiedy się spodziewamy, że trudne informacje spadną na nas tak po prostu, ale w taki sposób Jakub otwiera swój list. Przedstawia się, jestem Jakub, pozdrawiam was wszystkich i gdy przechodzicie przez próby, to jest radość. Dlaczego Jakub tak otwiera swój list? Dlaczego nie poprzedza tego żadną formą zmiękczenia tematu, przygotowania gruntu pod to, że zaraz będzie o poważnych sprawach? Dlatego, że wydaje mi się, gdy potrzeba jest nagląca, to nie ma czasu rozmawiać o sprawach drugorzędnych. Dlatego, że każdy z nas bywa doświadczany. I dlatego, że każdy z nas potrzebuje wiedzieć, jak reagować, gdy przychodzą doświadczenia. Dlatego, że się zmagamy. Gdy kroczymy przez życie i dzieje się coś, czego nie planowaliśmy, czego się nie spodziewaliśmy, czego nie chcemy, a co przychodzi i dotyka nas boleśnie. Dlatego właśnie Jakub pisze, poczytujcie to sobie za radość, gdy przychodzą doświadczenia. Ale zasadne jest pytanie, jak mogę mieć radość w obliczu doświadczeń? Niezależnie od tego, czy Jakub ten temat zmiękcza, czy nie, dalej zasadne jest pytanie, jak mogę się radować w obliczu doświadczeń. I chciałbym, abyśmy patrząc na tą prostą instrukcję, którą Jakub tutaj zawiera, zachęcając nas do radości, zauważyli kilka rzeczy. Po pierwsze, szczęście to nie radość. Nasz problem z radością w doświadczeniach często jest taki, że wydaje nam się, że szczęście i radość to jest jedna i ta sama rzecz. Często nawet używamy tych terminów zamiennie. Wydają się być podobne, ale jednak są czymś zupełnie obcym. Kluczowe jest zrozumienie, że Bóg zawsze obiecuje nam radość, ale nigdy nie obiecuje nam szczęścia. Szczęście jest zewnętrzne, szczęście jest ulotne, szczęście jest powierzchowne i nie zawsze związane z dobrymi rzeczami. Możemy znaleźć szczęście w robieniu rzeczy, które są złe i moralnie naganne. A więc szczęście znajduje się na palecie naszych emocji, podobnie jak znajduje się tam strach, smutek, zazdrość i zwątpienie. Możemy być szczęśliwi z uwagi na coś, co nam się przytrafia, ale równocześnie zauważymy, że jest niemożliwe, abyśmy byli zawsze szczęśliwi. Radość natomiast, w przeciwieństwie do szczęścia, jest wewnętrzna. Jest bezinteresowna, jest pełna poświęcenia, jest czysta, jest dobra. Radość jest raczej naszym stanem. Radość jest kondycją naszego wnętrza. Radość jest czymś, co obiecuje nam Bóg i czymś, czego powinniśmy szukać. Gdy spoglądamy na Chrystusa, opisanego w liście do Hebrajczyków, znajdujemy następujące słowa. Patrzcie na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości,
wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Wiemy z Biblii, że w niebie będziemy doświadczać niekończącej się radości, stąd też tej samej radości możemy doświadczać dzisiaj, tutaj i teraz, gdy oczekujemy wiecznej nadziei. Bóg obiecuje i oferuje nam radość, gdy nas zbawia, ale nie oferuje szczęścia. Psalmista, pisząc Psalm 16, stwierdza: dasz mi poznać drogę życia. Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Raz jeszcze, Bóg daje nam radość. Bóg sprawia, że kondycja naszego wnętrza jest kompletnie inna. Bóg, gdy nas zbawia i daje nam wieczną nadzieję, sprawia, że w centrum naszej osoby znajdujemy radość, która jest zakorzeniona w czymś więcej niż my sami. Szczęście jest powierzchowne. Szczęście to jest sposób, w jaki reagujemy na to, co się wydarza, gdy kroczymy przez życie. Tym samym radość nie jest czymś, co posiadamy naturalnie w swoim wnętrzu. Radość pochodzi od Boga. Gdy poznajemy Boga, radość zaczyna definiować centrum naszej osoby. W naszym wnętrzu, w rdzeniu znajdujemy radość. I gdy jesteśmy w życiu doświadczani, to się smucimy. Nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. A więc gdzieś na peryferiach naszej osoby, gdzieś na peryferiach naszych emocji doznajemy smutku, poznajemy zawód, płaczemy, bywamy złamani. Ale gdy znamy Boga, smutek gości tylko na obrzeżach naszej osoby. W centrum króluje radość. Gdy Boga nie znamy, to szczęście bywa na peryferiach. Zdarza się, że jesteśmy szczęśliwi. Zdarza się, że coś daje nam satysfakcję. Zdarza się, że sprawy idą po naszej myśli, ale w centrum naszej istoty zawsze tyranie sprawuje smutek. Dlatego, że nasze emocje nie mogą być zakorzenione w niczym więcej niż świat, w którym żyjemy. Innymi słowy, jeśli istnieje cokolwiek na tym świecie, co może nam odebrać to, co nazywamy radością, to nasza radość jest szczęściem, nie radością, ponieważ zależy od życiowych okoliczności. A z drugiej strony, jeśli nie ma na tym świecie absolutnie niczego, co może nam zabrać naszą radość, nasza radość jest autentyczna i jest zanurzona w Bogu, pochodzi z innego świata. A więc jak się możemy radować w obliczu doświadczeń? Po pierwsze, musimy pamiętać, że radość i szczęście to są dwie różne rzeczy. To, że w naszym wnętrzu jest radość, nie oznacza, że zawsze będziemy doznawać szczęścia. Ale po drugie, patrząc na list Jakuba, musimy pamiętać, że doświadczenia są czymś, co się nam na pewno przydarzy. Drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie jeśli, ale gdy. A więc Jakub nie używa przypuszczającego, jeśli próby przechodzicie, ale raczej oczekujące, gdy będziecie te próby przechodzić. A więc chrześcijanin, który oczekuje, że życie będzie banalnie proste i po obu stronach usłane różami, to jest chrześcijanin, który będzie przebywać w stanie nieustannego szoku. Będzie stale zszokowany, że życie jest pełne doświadczeń. Ale Biblia nas naucza, że bycie chrześcijaninem nie oznacza, że nie jesteśmy doświadczani. Raczej jest to życie, które spodziewa się, że doświadczenia przyjdą. Jezus, przemawiając do swoich uczniów w Ewangelii Jana, powiedział: na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Apostoł Paweł, gdy przemawiał do kościołów pogańskich, stwierdził: musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A więc chrześcijanin to osoba, która wie, że będzie doświadczona. Chrześcijanie będą chorować. Chrześcijańscy biznesmeni będą bankrutować. Chrześcijańskie małżeństwa będą się zmagać. Osoby, które są w aktywnej służbie w Kościele, będą doświadczane. Dlaczego? Dlaczego musimy przechodzić przez te same doświadczenia, co ludzie, którzy nie znają Boga? Aby mógł zaznaczyć się kontrast pomiędzy kimś, kto ma radość, a kimś, kto ma tylko szczęście.
Aby świat, w którym żyjemy, widział różnicę pomiędzy osobą, która zna Boga, a osobą, która nie zna Boga. Aby ci, którzy przyglądają nam się każdego dnia, widzieli różnicę pomiędzy osobą, która polega na Bogu, a osobą, która polega na sobie. Będziemy tak samo doświadczani jak ludzie, którzy nie znają Boga, abyśmy mogli temu światu zademonstrować, co to znaczy mieć autentyczną radość, a nie tylko szczęście. W życiu z Bogiem chodzi o to, abyśmy mogli demonstrować jakość życia, które jest przeżywane w Bogu. I trzecia rzecz, którą zauważa Jakub, to doświadczenia, które są rozmaite. Spójrzcie raz jeszcze na werset drugi. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Różne, wielobarwne, pstre. Jakub portretuje tutaj Boga jako wybitnego malarza, który w wielkim skupieniu maluje obraz twojego życia i posługuje się przy tym pędzlem różnej grubości. Nie wszystkie krawędzie będą takie same. Używa palety, która ma rozmaitą ilość barw. Nie wszystkie odcienie będą identyczne. Aby ostatecznym produktem jego działania było coś zachwycająco pięknego dla jego chwały i coś, co da tobie autentyczną radość. Prawdopodobnie opowiadałem wam historię związaną z moim dzieciństwem, gdy na lekcjach plastyki uczyliśmy się haftować. Ponieważ mam nawyk, który moi najbliżsi nazywają zbieractwem, dla mnie to jest jednak godna uznania wrażliwość historyczna, zbieram wiele pamiątek ze swojego dzieciństwa, w tym miałem swoją własną pracę z haftowania. I gdy któregoś razu w jakimś nieszczęśliwym zbiegu okoliczności znalazła się ona na górze kubki rzeczy, które są związane z moją wrażliwością historyczną, mój syn wszedł do pokoju i zapytał, co to jest. Podświadomie zerknąłem na to i powiedziałem, to jest moja praca z haftowania. Na co on zapytał, zawsze haftowałeś tak obrzydliwie? Wtedy popatrzyłem raz jeszcze na to i okazało się, że ta praca znajdowała się do góry nogami. Te wszystkie supły, skrzyżowania, nierówno podocinane nitki, one po prostu były na górze. I gdy tę pracę odwróciłem, wtedy było się czym zachwycić. Uwaga, było się czym zachwycić. Problem z naszym podejściem do doświadczeń jest często taki, że patrzymy na nie ze złej perspektywy. Nie wolno nam oceniać czyjejś pracy, jeśli perspektywa jest niewłaściwa albo jeśli praca jest nieskończona. Dopiero gdy mamy należytą perspektywę, dopiero gdy patrzymy na dzieło, które jest skończone, nasza ocena może być trafna. Problem z naszą radością w obliczu doświadczeń jest taki, że oceniamy to, czego Bóg jeszcze nie skończył. Patrzymy na własne doświadczenia i mówimy często, że nie może być w tym niczego dobrego. Jak Bóg mógłby coś takiego dla mnie zrobić? Ale bądź uważny. Może oceniasz coś, czego Bóg jeszcze nie skończył. Może jesteś jeszcze w procesie. Jeszcze cię kształtuje. Jeszcze jest tyle rzeczy, które muszą się wydarzyć za rogiem, a ich nie widzisz. Nie śpiesz się z oceną. Poczekaj. Daj Bogu skończyć jego dzieło. Dopiero gdy je uformuje, dopiero gdy doprowadzi cię do końca, dopiero gdy odłoży swój pędzel, dopiero gdy jego narzędzia wrócą na właściwe miejsce, dopiero gdy podniesie swoje płótno, dopiero wtedy możemy na to spojrzeć i właściwie to ocenić. A więc Jakub zachęca nas, poczytujcie to sobie za radość. Nasz problem jest taki, że bierzemy się często za ocenę zbyt szybko. To słowo poczytujcie, którego Jakub używa, jest terminem, który był wykorzystywany w rachunkowości. Gdy będziemy czytać list do Filipian, zauważymy, że Paweł tego słowa będzie używał aż 3 razy, spoglądając na swoją przeszłość i stwierdzając, że to wszystko musiał poczytać za szkodę, ponieważ to wszystko, co jest przed nim, jest tak wspaniałe. Tym samym ten termin pozwala nam zauważyć, że to wartości, dla których żyjemy, determinują wynik naszych ocen. Jeśli cenimy nasz komfort bardziej niż nasz charakter, doświadczenia nie uczynią nas radosnymi. Jeśli to, co fizyczne i materialne, rzeczy, które masz, których możesz dotknąć,
są dla ciebie ważniejsze niż rzeczy duchowe i niematerialne, nie będziesz w stanie poczytać doświadczeń za radość. Jeśli żyjesz tylko chwilą i liczy się to, co jest dzisiaj, a to, co jest w przyszłości, nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Doświadczenia uczynią cię gorzkim, nie lepszym. Abyśmy mogli kroczyć przez doświadczenia z radością, musimy w nie wejść z radością. Dlatego Job był w stanie powiedzieć, gdyby Bóg mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Skąd ta pewność Joba? Dlatego, że kilka rozdziałów wcześniej był w stanie powiedzieć, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i jako ostatni stanie nad moim prochem. Dla Joba ważniejsze niż to, co dało się dotknąć, co było tu i teraz, było to, czego nie dało się dotknąć i co znajdowało się w przyszłości. Nasza ocena końcowa jest zależna od naszej perspektywy. A więc Jakub zachęca nas, poczytujcie sobie doświadczenia za radość. Możemy zadać jednak pytanie, no ale jak to zrobić? I tutaj przechodzimy do drugiej rady, której udziela nam Jakub. Werset trzeci. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Jak mieć radosne serce w doświadczeniu? Poprzez umysł, który jest trzeźwy. Jest coś, co musimy wiedzieć. Co więc takiego wiemy o naszych doświadczeniach, co sprawia, że powinno nam być łatwiej przez nie przejść? Jeśli znamy Chrystusa, powinniśmy znać prawidłowe odpowiedzi na następujące trzy pytania. Pierwsze, co mi się właśnie przytrafiło? Czy to jest doświadczenie, przez które Bóg mnie kształtuje? Czy to jest konsekwencja moich grzesznych decyzji? Drugie pytanie, dlaczego właściwie jestem tutaj na ziemi? Co ja tutaj robię? Po co się tu znajduję? Po co Bóg mnie stworzył? I trzecie pytanie, w jaki sposób to, co właśnie mi się przytrafiło, może sprawić, że zrealizuję cel, dla którego tutaj jestem? Jaka jest chrześcijańska odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj jestem? Jestem dla Bożej chwały, dla mojej radości. Co mi się właśnie przytrafiło? Jest to doświadczenie, które na mnie przyszło, poprzez które Bóg mnie formuje. Trzecie pytanie brzmi, jak więc mogę wykorzystać te doświadczenia, aby zrealizować cel? A więc, aby Bóg był w tym uwielbiony, a ja, żebym znalazł radość. Czy jesteś gotowy, aby wykorzystać własne próby do tego, aby Bóg był uwielbiony? Czy potrafisz poczytać je za najwyższą radość? Musimy pamiętać, że Bóg, gdy nas testuje, czyni to nie po to, aby wyszło nas to, co najgorsze, ale czyni to po to, aby wyszło z nas to, co najlepsze. Bóg, gdy nas testuje, działa na naszą korzyść, nie przeciwko niej. Posłuchajcie proszę raz jeszcze wersetu trzeciego. Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. A więc Bóg nas testuje, ponieważ Bóg gra w naszej drużynie. Bóg jest po naszej stronie. Bóg chce, żeby z tego doświadczenia wyszło coś, co jest cenne. Co Bóg chce osiągnąć, testując naszą wiarę? Chce nas nauczyć wytrwałości, zgodnie z tym, co pisze Jakub. Chce nas nauczyć cierpliwego oczekiwania na Jego kojącą obecność. Wytrwałość i cierpliwość są niezbędne, abyśmy mogli otrzymać to, co Bóg dla nas ma. Problem z nami jest taki, że jesteśmy z natury niecierpliwi. Dąsamy się, gdy Bóg nie odpowiada w sposób i o czasie, który my sobie zdeterminowaliśmy. W swoich postawach bywamy często podobni do biblijnego bohatera Abrahama, który nie chciał czekać na dziecko i wziął sobie niewolnicę za żonę. I w efekcie smutek i łzy na wiele pokoleń zagościły pod jego dachem. Podobni bywamy do Mojżesza, któremu wydawało się, że jego plan był lepszy niż Boży, w związku z czym zabił Egipcjanina, a potem przez 40 lat musiał pasać owce, aby uczyć się cierpliwości i oczekiwania na Boga, który zawsze przychodzi we właściwym czasie. Bywamy podobni do Saula, który doszedł do przekonania, że robić cokolwiek jest lepsze niż nie robić nic. I złożył ofiarę, a w efekcie jego armia została pobita, jego królestwo
zostało mu odebrane. Jedynym sposobem, aby każdy z nas mógł nauczyć się cierpliwości, są doświadczenia. I to jest sposób, który wybrał Bóg, aby nas kształtować. Ciekawe jest to, że powszechnie myślimy, iż doświadczenia są tym, co zagraża naszej wierze. Myślimy, że musimy wierzyć pomimo naszych doświadczeń. Myślimy, że doświadczenia są tym, co chce zadać śmiertelny cios naszej ufności skierowanej do Boga. Ale Jakub uważa, że doświadczenia są najlepszym przyjacielem naszej wiary. Czy widzicie to w tekście? Doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Doświadczenia w języku biblijnym nie są zagrożeniem dla naszej wiary, ale są jej najlepszym przyjacielem. Wiara się wytrwala nie pomimo, ale w wyniku doświadczeń. Jeden z zasadniczych celów, dla których nasza wiara bywa silnie potrząsana, jest właśnie taki, aby nie było to takie proste, by nią potrząsnąć. Wiara w pewnym sensie działa jak system mięśniowy. Gdy ćwiczymy nasze mięśnie i wytężamy je niemal do granic wytrzymałości, to nie po to, aby je zerwać, ale po to, aby zwiększyć ich wytrzymałość. I gdy nasza wiara jest testowana, gdy zbliża się niebezpiecznie do miejsca, w którym może się zachwiać, zamierzonym Bożym rezultatem jest większa wiara, jest większa wytrzymałość. Bóg nie chce naszej wiary zrujnować. Chce ją uszlachetnić, chce ją wzmocnić. Dlatego apostoł Paweł, gdy spoglądał na własną przeszłość, pisząc drugi list do Koryntian, był w stanie stwierdzić: nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Dlaczego Paweł twierdzi, jego wiara była testowana? Abyśmy nie na sobie polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. A więc Paweł zdradza cel swojego doświadczenia. Cel testu, przez który musiał przejść. Był doświadczany po to, aby nie polegał już dłużej na sobie, ale aby nauczył się polegać na Bogu, który ma moc, żeby wzbudzić z martwych. Bogu do tego stopnia zależy na twojej wierze. Posłuchaj proszę tego uważnie. Bogu do tego stopnia zależy na twojej wierze, że będzie ją testować. I zabierze ci wszystko, na czym masz ochotę polegać i wszystko, o co chcesz się oprzeć. Nawet jeśli to jest twoje zdrowie, nawet jeśli to jest twoje życie. Bóg będzie testował naszą wiarę, aby doprowadzić nas do miejsca, w którym nauczymy się polegać tylko na Nim. I zrozumiemy, że gdy mamy Go po swojej stronie, to mamy wszystko. Celem Jego działania będzie doprowadzenie nas do przekonania, że On jest wszystkim, czego potrzebujesz. Wszystkim, czego chcesz. Że jest doskonałym zaspokojeniem wszystkich twoich tęsknot, wszystkich oczekiwań, wszystkich pragnień. Autor psalmu 73, gdy zrozumiał tę prawdę, napisał: kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie. I na ziemi w nikim nie mam upodobania. Chociaż moje ciało i moje serce zamierają, to jednak Bóg jest opoką serca mego i dziełem moim na wieki. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Co dla nas robią doświadczenia? Doświadczenia wzmacniają naszą wiarę. Albo, jeśli odwrócimy tę monetę na drugą stronę, doświadczenia obnażają brak lub małość naszej wiary. Niejednokrotnie, gdy Bóg zaczyna nas doświadczać, gdy Bóg zaczyna nas formować, rezygnujemy, niecierpliwi i nie doświadczamy radości. Rezygnujemy z pracy, rezygnujemy z miejsca zamieszkania, rezygnujemy z relacji, ze związków, z kościoła, służby,
Nie chcemy pozostać w doświadczeniu. Nie chcemy wiecznie przebywać w miejscu, w którym nasze dzieci buntują się przeciwko nam. Nie po to je rodziliśmy. Nie po to chcieliśmy być rodzicami. Wiele osób potrafi zrezygnować z relacji z żoną albo z mężem. Nie po to wchodziłem w związek małżeński, żebyśmy się cały czas kłócili. Gdy wkrada się choroba, gdy pojawiają się komplikacje, gdy nabrzmiewają nieporozumienia, gdy podnoszą się mury, mówimy wtedy: nie po to się żeniłem, nie po to rodziłem dzieci, nie po to się zatrudniałem, nie po to stałem się chrześcijaninem, nie po to czytam Biblię, nie po to chodzę do kościoła. I odchodzimy niejednokrotnie rozczarowani w przekonaniu, że w tym, co nas spotkało, nie było niczego dobrego, nie było żadnej radości. Ale nasza mylna ocena wynika wyłącznie z tego, że nie pozwoliliśmy Bogu skończyć tego, co Bóg zaczął, i bierzemy się za ocenianie dzieła, które nie było skończone. Rezygnacja to najgorsza decyzja, którą możemy podjąć. W trakcie minionych ferii zimowych razem z rodziną udaliśmy się na wypoczynek i mieliśmy możliwość skorzystać z jednej z ofert, które były proponowane w miejscu, w którym przebywaliśmy, i tą ofertą był rejs łodzią podwodną do raf koralowych. Ponieważ byliśmy za granicą, przewodnik chciał nas wszystkich poinstruować, gdzie idziemy, co się wydarzy i czego właściwie się spodziewać. I ludzie, którzy słuchają przewodnika, który mówi w języku obcym, dzielą się na dwie grupy. Są ci, którzy go rozumieją, i ci, którzy udają, że rozumieją, ale nie zdradzają tego, że nie rozumieją, żeby nie było głupio. I przewodnik mówi tak: jak wejdziecie na łódkę i siądziecie po lewej stronie, to zobaczycie rafy koralowe najpierw, ale będziecie je widzieć bardzo krótko, więc nie siadajcie. Jeśli siądziecie po prawej stronie, zobaczycie je dosyć późno, ale będziecie je widzieć bardzo długo. Więc gdy weszliśmy na łódkę, od razu było widać, kto słuchał i zrozumiał, a kto słuchał i udawał, że zrozumiał. Ludzie zajęli miejsca losowo po jednej i po drugiej stronie i gdy wypłynęliśmy w morze, okazało się, że po lewej stronie pojawiły się rafy koralowe, które były przepiękne. Co zrobiła prawa strona? Tup, 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 na lewą stronę. I ci, którzy stali, nie zdążyli zająć miejsca, zajęli ich, stwierdzili: skoro i tak nic nie widzimy, to przynajmniej usiądziemy. I gdy mijał już czas, który sprawiał, że zaczęliśmy robić się niecierpliwi, nawet nasze dzieci powiedziały: chodźmy na lewą stronę, tam przynajmniej coś widać. I wtedy powiedzieliśmy dzieciom: poczekajmy jeszcze chwilę. Pan powiedział, że jeżeli będziemy cierpliwi, to tamci będą mieli przez cały rejs figę z makiem, a my będziemy mieli rafy koralowe. I 5 sekund później w naszych oknach zobaczyliśmy coś, czego nie da się porównać do niczego, co widzieliśmy wcześniej. I tym widokiem cieszyliśmy się długo, dlatego że byliśmy cierpliwi. Co my robimy często w naszych doświadczeniach, gdy Bóg zaczyna nas formować? Patrzymy na prawo i na lewo. Tamten wydaje się mieć dobrze. W tamtej pracy wydaje się być lepiej. A Kowalski mówi, że on się tak często z żoną nie kłóci. Tamci nie narzekają na dzieci, więc może znaleźć jakiś sposób. W tamtym kościele to można się schować gdzieś za tym, który siedzi z przodu. Nikt niczego nie chce, nie trzeba się angażować. Patrzymy naokoło i zastanawiamy się często, gdzie dać nogę, gdzie uciec spod Bożej ręki. Jesteśmy tak bardzo niecierpliwi, ale najgorsze, co możemy zrobić, to zrezygnować, gdy Bóg zaczyna nas doświadczać. Wszystkie dobre rzeczy, które Bóg chce nam dać, otrzymujemy wtedy, gdy znajdujemy się w Jego dłoniach, gdy pozwalamy, aby nas kształtowały, aby nadawały nam właściwy charakter, gdy poddajemy się Jego działaniu. A więc Jakub nas zachęca: miejcie radosne nastawienie, gdy przychodzą doświadczenia. Jak to zrobić? Musicie mieć trzeźwy umysł i pamiętać o tym, że te doświadczenia są dla waszego dobra, że Bóg przychodzi, aby z tego wszystkiego zrobić coś, co będzie wspaniałe. I tutaj Jakub prowadzi nas do trzeciej cennej lekcji, gdy mówi: wytrwałość w doświadczeniach niech prowadzi was do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. A więc Jakub zachęca nas, abyśmy umieli poddać swoją wolę, abyśmy nauczyli się współpracować z Bogiem wtedy, gdy Bóg zaczyna nas kształtować. Jakub chce,
abyśmy ufnie poddali się w Jego kształtujące dłonie. Zapewne większość z was, przynajmniej tych, którzy znajdują się na naszej WhatsAppowej grupie zborowej, pamięta ten moment, gdy twórcy oprogramowania WhatsApp zdecydowali się dodać taką funkcję jak czat głosowy. Pojawił się taki nowy przycisk, który wystarczyło wcisnąć i wtedy 200 osób było zachęcanych do tego, żeby się wdzwonić. I nasze telefony wariowały często do czerwoności. Cały czas wydawały dźwięki, cały czas wibrowały i gdy patrzyliśmy na telefon, zauważaliśmy wtedy, że jeden z braci albo z sióstr w kościele zaprasza nas do czatu grupowego. Część się włączała, część nie, część nie reagowała, część reagowała. Pamiętam, wtedy rozmawiałem z jedną z osób, które są administratorami i powiedziałem, wiesz co, musimy z tym coś zrobić, bo jak te telefony się nie uspokoją, a tak łatwo tam kliknąć, to ludzie zaczną rezygnować i będą się wypisywali z grupy. Sam jestem zniecierpliwiony. I wtedy ten ktoś powiedział, wiesz co, Mateusz, uczmy się cierpliwości. Pomyślałem o tym chwilkę i stwierdziłem, że jest w tym dużo racji. Jak wielu z nas miało wtedy ochotę zrezygnować i po prostu wypisać z grupy? Jak wielu z nas zdecydowało się zostać i nauczymy się cierpliwości, oswoimy się z tym przyciskiem, nauczymy się nie klikać? Jak przeżyjemy tę teraz falę zaproszeń do czata, to potem pojawią się ogłoszenia, które będą ważne i chcemy je znać? Bywają sytuacje, w których musimy nauczyć się współpracować z Bogiem i akceptować doświadczenia, które przychodzą jako Jego sposób na kształtowanie naszego charakteru. Dlaczego mielibyśmy się poddać w Jego ręce? Dlatego, że to doświadczenia zmieniają niedojrzałych chłopców w dojrzałych mężczyzn. Dlatego, że tylko gwóźdź, który jest wbijany, osiąga swój cel. Dlatego, że tylko złoto, które jest wytapiane, osiąga odpowiednią czystość. Dlatego, że tylko brylant, który jest szlifowany, staje się cenny. Dlatego, że chrześcijanin, który nie poddaje się Bożemu działaniu, nigdy nie zobaczy celu doświadczenia. Dlatego powinniśmy poddać się Bożemu działaniu. Piotr w swoim pierwszym liście będzie pisał: ukuszcie się pod mocną rękę Bożą, a Bóg was wywyższy czasu swego. Co często robimy, zamiast czekać, narzekamy na Boga, wybuchamy w relacjach z innymi, wycofujemy się do miejsc, w których czujemy się bezpiecznie i decydujemy nie wytykać nawet nosa poza strefę naszego komfortu, albo załamujemy się kompletnie, mówimy: Boże, rób co chcesz, ja nawet nie mam ochoty żyć. Co jednak możemy czynić, gdy nie rozumiemy doświadczenia i nadal nie wiemy, po co powinniśmy się mu poddać i na co właściwie czekamy? I tutaj Jakub prowadzi nas do lekcji numer 4, ufne serce, gdy pisze w wersecie 5, a jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi. Jest to werset, który bardzo często wykorzystywany jest kompletnie poza kontekst, w doświadczeniu. Jeśli jesteś doświadczany, jeśli cierpisz, jeżeli coś cię gniecie, jeżeli nie rozumiesz sytuacji, w której się znalazłeś i brak ci mądrości, to wtedy o nią proś. Módl się o nią. Zapytaj Boga, dlaczego w tym jestem i co dobrego może z tego wyniknąć. Ale upewnij się najpierw, że na pewno chcesz wiedzieć, ponieważ zaraz potem znajduje się tutaj ostrzeżenie, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej, przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Toż łatwo jest przyjść do Boga z gotowymi odpowiedziami, powiedzieć: Boże, nie rozumiem. Ale gdybyś mi powiedział, że to jest Jego wina, i że rozwiążesz to wtedy i wtedy w taki sposób, byłoby cudownie. To jest mądrość, którą chcę mieć. Jeśli w naszych doświadczeniach nie ufamy Bogu, aby uczył nas mądrości, marnujemy szansę, którą otrzymaliśmy. I idąc przez życie, zauważymy, że wciąż napotykamy na te same problemy,
które powtarzają się jeden za drugim, tylko w nowych miejscach. Przypominam sobie sytuację, w której przyszedł do mnie pewien człowiek, którego znałem przez wiele lat i powiedział: pastorze, z moją żoną nie dało się żyć. Każdy dzień to było piekło, więc zdecydowałem się rozwieść. Ale pastorze, jest drugi problem, bo mam teraz drugą żonę i ona jest dokładnie taka sama jak ta pierwsza. I gdzie jest problem? I chciało się powiedzieć: chcesz zobaczyć problem w skali 1:1, twarzą w twarz? Kup sobie lustro. I nawet można powiedzieć życzenie: lustereczko, powiedz przecie, jak wygląda najpaskudniejszy problem w moim świecie. I lustereczko zawsze odpowie: pokażę ci twój problem w skali 1:1, twarzą w twarz. Zobaczysz, gdzie jest problem. Zmiana scenerii nie zmienia problemu. Zmiana okoliczności nie zmieni problemu. Ucieczka przed doświadczeniem nie zmieni problemu. Wycofanie się i narzekanie nie zmieni problemu. On przyjdzie znowu, raz za razem, ponieważ Bogu tak zależy na twojej wierze i na twoim charakterze, że ci nie odpuści. Bogu zależy na czystości twojej wiary, na dojrzałości twojego charakteru. Bogu zależy na tym, aby twoja wiara była silna, dojrzała, męska, nie dziecinna, nie dziecięca, nie płytka, nie powierzchowna, nie chwiejąca się pod lada wiatrem. Bogu zależy na twojej radości, nie tylko na twoim szczęściu. Dlatego tobie nie odpuści. A teraz inny przykład, który opisał pastor Warren Wiersbe. Jego sekretarka miała paskudny wylew i mniej więcej w tym samym czasie jej mąż całkowicie oślepł, tak iż było konieczne, aby przewieźć go do szpitala i wszyscy spodziewali się, że w tym szpitalu umrze. Gdy pewnego razu zobaczył ją w kościele, podszedł do niej, objął ją i powiedział: modlę się o ciebie. Na co ona dosyć trzeźwo zareagowała i powiedziała: dziękuję, a o co pastor się modli? I na to Warren odpowiedział: modlę się o pomoc dla ciebie i o siłę, żebyś mogła przez to przejść. Na co ona ponownie odpowiedziała: dziękuję, ale proszę się jeszcze modlić o mądrość, żebym nie zmarnowała tego doświadczenia. John Piper napisał fenomenalną książkę Nie zmarnuj swojego raka, gdy dowiedział się o tym, że ma nowotwór prostaty. Stwierdził, że jest to doświadczenie, którego nie może zmarnować. Pamiętam, gdy w grupie młodzieżowej, w której ja się wychowywałem, Justynka Adamczyk dowiedziała się, że poważnie choruje. Jej postawa była dla nas wszystkich świadectwem. Gdy podjęła decyzję, aby nie zmarnować tego doświadczenia, nie załamać się, ale pozwolić, aby przez to Bóg ją kształtował. Jak zwycięsko przejść przez życie pełne doświadczeń? Jak zamienić naszą wiarę w czyste złoto? Pielęgnuj radosne nastawienie. Posiadaj trzeźwe myślenie. Poddaj swoją wolę Bogu i ufaj Mu zupełnie w swoim sercu. A oto test twojej gotowości do zwycięskiego życia. Test będzie się składał z trzech pytań. Pytanie pierwsze: czy wierzysz, że Bóg wszystko kontroluje? Czy wierzysz, że to, co się tobie przydarza, jest częścią Jego planu i nie wymknęło Mu się spod kontroli? Drugie pytanie: czy wierzysz, że Bóg jest dobry? Że cokolwiek się dzieje, w jakiś sposób służy twojemu dobru? I trzecie pytanie: czy potrafisz czekać, aż Bóg przyjdzie i zamieni twoją ciemność w majestatyczną jasność? Powstańcie, proszę. Zakończymy nasze nabożeństwo wspólną modlitwą. Święty Ojcze, jestem stale pod wrażeniem wielkości twojej miłości i ogromu twojej łaski. Dziękuję tobie, Panie, za to, że fakt, że jesteś naszym Ojcem,
manifestuje się w tak różnorodny sposób i w tak rozmaitych okolicznościach. I właściwie nigdy nie wyczerpuje swojego pełnego sensu. Dziękuję Tobie, że możemy Tobie ufać. Dziękuję Tobie, że jesteś dla nas dobry. Dziękuję Tobie, że każdego z nas widzisz i znasz. Dziękuję Tobie, że doskonale królujesz. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że nasze życie nie jest miotane losowymi falami i nie znajdujemy się na wietrze, który wieje z dowolnego kierunku, ale żyjemy w świecie, w którym Ty panujesz i w którym Ty masz ostateczne zdanie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że tak bardzo nas kochasz, że nie pozwalasz nam po prostu rosnąć tak, jakbyśmy chcieli, ale przychodzisz do naszego życia w Twojej miłości i kształtujesz nas, korzystając z różnych narzędzi, aby dać nam ten właściwy wzrost. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że we wszystkim, co czynisz, upodabniasz nas do siebie i chcesz, abyśmy byli tacy jak Ty. Dziękuję Tobie, Ojcze, że przez doświadczenia, przez które przechodzimy, Ty chcesz wycisnąć na nas swój własny obraz i pokazać nam, Panie, że w niczym innym nie znajdziemy tyle radości, co w Tobie. Chcesz nas skierować do prawdziwego źródła, które nie wysycha, do światła, które nie bleknie, do ciepła, które nigdy nie gaśnie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że przez cokolwiek przechodzimy, Ty nieustannie nas prowadzisz i prowadzisz w głąb do samego siebie. Dziękuję Tobie za to, że Twoja miłość nas stale otacza, Twoja łaska się na nas wylewa, a Twoje skrzydła nas przykrywają. Modlę się, Ojcze, abyśmy w naszych doświadczeniach posiadali zawsze radosne nastawienie wypływające z naszego trzeźwego przekonania, że jesteś dobrym Bogiem i prowadzisz nas do dobrego miejsca. Naucz nas jednak naszą wolę radośnie podporządkowywać Tobie, Ojcze, a gdy brak nam mądrości, naucz nas szukać tej mądrości tam, gdzie możemy jej nabyć. A we wszystkim, Ojcze, pokazuj nam samego siebie. Spraw, Panie, abyśmy przez cokolwiek przechodzili, zawsze czuli ciepło Twojej osoby i słyszeli Twój głos. Abyś w tym wszystkim Ty był uwielbiony przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, a my, Panie, abyśmy znaleźli wieczną radość. O to Cię proszę. Amen.